witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Lopez, a to jest Mass Effect. Dzisiaj sobie zrobimy misje dodatkowe. Tak jak mówiłem ostatnio. Siostra Rity. Będziemy się udać do Nory Chory. Oraz Matresa Asari, czyli też do Nory Chory będziemy musieli się dostać. Dobrze, tutaj mamy jedną tylko drogę akwarium z OC. Więc chodźmy. Ale nie ma tu szybkiej. Musimy zbadać Normandię. I dostaliśmy się poziom, to sobie od razu rozdamy. Bardzo fajnie. Ciężki pancerz, bo był bardzo fajną opcją, szczerze mówiąc. Jedność też brzmi spoko. Żołnierz, może troszeczkę mniej. To też nie bardzo dobra. Damy do strzelby, jeden punkcik i do pancerza. Dobra. Urdont Vrex. Też bym chciał mu strzelbę odblokować, tak szczerze mówiąc. Ale na razie to damy, myślę. Tutaj jeden punkt, że będzie rzut. Oraz zastój by się przydał. Nie, zastój nie. Zastój by się przydał, no i do tego dodamy. Garus Vakarian. Tu by się na pewno elektronika przydała. Na nim oraz karabiny snajperskie. Elektronika jest bardzo daleko. Zmasowany sabotaż możemy odkryć w takim razie. Oraz pancerz taktyczny. Dobrze. A ja chciałem zobaczyć, czy jest tutaj szybka podróż. Chyba tutaj nie ma szybkiej podróży. Czyli, no dobra. Czyli znowu winda. W takim razie. Nasza piękna winda, która... Zespół archeologiczny Salarian napotkał niespodziewane problemy na odkrytym niedawno proteańskim wykopalisku. W ogóle to na... Protestujący hanarzy zablokowali wykopalisko, twierdząc, że artefakty protean, zwanych przez nich rozbudzaczami, nie powinny być wydobywane. W ogóle to jest karabinach pisze M7. Zawsze myślałem, że N7. O znalezienie dyplomatycznego rozwiązania. No daleko jeszcze, o, widzimy już, jak się zbliżamy do Akademii z OCM. Chcę mieć gdzie? Do Nory Chory. No i sam pierw. Już powinna być szybka podróż, właśnie jest. Chcę iść z sektory okręgu, Flux, Nora Chory. Jak najbardziej. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy tutaj. Nora Chory, to mam dwa questy. Więc idziemy od razu. Już znamy trochę to miejsce. Teraz nie powinno być strzelanie. Tak jak ostatnio trafiliśmy do pięści. Będę się dowolny. Bar. O właśnie. My musimy znaleźć tak, tego generała. Hakari. Odejdź. Pozwól mi pić w spokoju. Z zimy chyba mieliśmy jakiegoś questa innego. Odejdź. Może kiedyś będziemy mieć. Pozwól mi bywalec. Ciekawy widok masz bywalcze. Teraz biorą Septimus. Czego chcecie? Przychodzę w imieniu Shairy. Twoje kłamstwa sprawiają jej przykrość. I dobrze. Ja też od wielu dni cierpię przez nią. Widziałem w życiu masę paskudnych rzeczy. Żałosne. Jak można na to pozwalać jakiejś... Odrzuciła mnie. Mnie! Septimusa Orakę, generała turiańskiej floty. Też mi generał. Jaki przykład dajesz? Oddziały mogą mnie pocałować w mój skórzasty zad. Chciałem... Posłuchajcie, komandorze. Doceniam to, że chcecie mi pomóc, ale... Wie pan, generale. Wrogowi nie można ufać. Wrogowi? Ona sprawiała, że czułem spokój. Więc uważacie, że to takie proste, co? Nie zaszkodzi spróbować. Ha! Święta racja, komandorze. Shaira warta jest zachodu. Nawet jeśli nie zechce do mnie wrócić. Czas na ciebie, generale.
Dobra, pójdę do niej. Tylko wezmę zimny prysznic. Albo dwa. Jesteście bystrzy, żołnierzu. Nie chcecie zarobić paru kredytów? Co mam zrobić? Jest taki jeden chłystek. El Koriański. Dlaczego? Ja mu to powiedziałem. Byłem głupi, więc teraz musicie mu wyjaśnić, jak było naprawdę. Skąd pewność, że mi uwierzy? Dacie... Weźcie ten datapad. Zawiera prawdziwe źródło informacji. Powinien przekonać El Koriańskiego. Jak ma na imię i gdzie go znajdę? Ten El Koriański dyplomat... Cóż, zdrowie żołnierzy, którzy zachowują się po żołniersku. Gdzie to jest ten El Koran? To są, które rozmawialiśmy praktycznie na początku, jak trafiliśmy na Stadele. A to jest razie. Zdrowie, przepraszam. Kolejny quest jest tutaj. Jaina. Hej, za sekundę do ciebie podejdę. Musimy pogadać o twojej pracy w SOC. Nie wiem, o czym mówisz. Niestety muszę nie teraz wracać do moich klientów. Patrzcie, ona ma jakieś tam brwi. To nie jest gra, Jaina. Oni są niebezpieczni. Jaina. Mówisz Jaina. Jak moja siostra. Dlaczego wszyscy się o mnie martwią? Potrafię o siebie zadbać. Muszę iść, nie jestem stripteaserką. Nie płacą mi za to, że stoję i ładnie wyglądam. Harda plus kwa. Jestem zajęta, obsłużą cię inne kelnerki. No. A co to możemy zrobić? Dobra, widzicie do tego. Żadnego głupiego komentarza też nie słyszeliśmy. Dobrze, zobaczmy jak. Co nam się stało? Skarga Axelata, to wiem, siostra Rity. Wróć do Rity. I... Rozmawiaj Shairu. No dobra. Więc tak, Rita była w Fluxie. Jeśli chcecie pogadać o Jainie, spotkajmy się w Akademii SOC. Do mnie mówisz? Odwalcie się! Nawet was... Cholerni przyjezdni. A temu o co chodziło? Chyba warto się temu przyjrzeć. Jaki dźwięk? Dobra. A, tak znowu zapomniałem nastawić sobie tego. Stopera, żeby wiedział jaki jest... Jaki jest czas. Dobrze, udajmy się w takim razie do... Udajmy się do komnaty Metresy. Tak, przepraszam. Mamy komnatę Metresy. Idziemy oddać tego questa, którego wzięliśmy. I którego wykonaliśmy. Później oddamy tego questa temu El Korianowi, aż ta tego datapada. I... Co? Co przywiodło cię z powrotem do Cytadeli i do Metresy? Nie wiem dokładnie. Może to zabrzmi dziwnie, ale po prostu czułam, że muszę. Nic dziwnego, wielu z nas poczuło to samo powołanie. Komandorze, dostałam ostatnio uroczy liścik od Septimusa. Dziękuję za to, że z nim porozmawialiście. Cieszę się, że mogłem pomóc. Jesteście zbyt uprzejmi, komandorze. Mam jeszcze jeden dar. O ile jesteście zainteresowani? Byłbym zaszczycony. Mój dar to prorocze słowa. Wgląd w to, kim jesteście i kim możecie się stać. Widzę waszą skórę, twardą jak łuski Turianina. Turianie mają łuski? Jest jak mur. Ta siła jest wam przydatna i nie kryjecie się z tym, komandorze. Tacy jesteście, lecz nie tym się staniecie. To tylko Proszę wspomnieć te słowa, kiedy będziecie w rozterce, komandorze. Masz wielki dar, Shai. Dziękuję. Nie wszyscy doceniają. Nigdy nie lekceważcie potem. A teraz wybaczcie, chciałabym zostać sama. Zapamiętajcie moje słowa, komandorze Shepard. Dadzą wam siłę. No muszę powiedzieć, że tak trzeba trochę więcej. Co mogę otworzyć? Aha, kontrolka drzwi. Dobra. To ogólnie nic nie ma do... zrabowania. Mogę z nim porozmawiać? Na razie, komandorze. Okay. Nie mam w tej chwili nic więcej do zaoferowania. No dobrze, bo te questy zrobiliśmy, tak? Siostra Rity.
A, jeszcze reporterka została. Dobrze, to muszę tego El Corianina. Także tak się nazywała trasa. El Corianie. Są te takie duże na czterech łapach, tak mówią dziwnie. Że, znaczy, mówią. Wymawiają swoje emocje, tak jakby. Tak, nie byłam tam odkąd pięść przejął lokal. Tak to jest. Znikają dobre kluby, a pojawiają się takie mordownie jak Nora Hory. Barwam was. No to słyszeliśmy jakąś rozmowę o właśnie Norze Hory i pięści. No to jest bardzo ciekawe, o swojej pięści już nie żyje. Nora Hory jeszcze istnieje. Może ktoś się przejmie, może ktoś się przerobi coś innego. Chyba nie będziemy w stanie tego zobaczyć. Ciekawe. Tutaj stoi jakiś Turianin, z którym nic nie możemy zrobić. Myślałem, że jest jakoś, wiecie, interaktywne jakieś szpislowskie zadanie ma dla nas. Tak wygląda właśnie. Coś mi się stało z Mass Effectem. Halo? Okej. A, pięknie. Wyłączył mi się Mass Effect. Już odpalam. Nie wiem, czemu to się stało. I pytanie, w którym miejscu będziemy? Czy będę się powtórzyć wszystko od początku? Często tam bywałem. Wtedy jeszcze nazywał się Archos. Tak, nie byłam tam od... No, jesteśmy... Tak to jest. Po szybkiej podróży. No dobra. Zróbmy to szybko w takim razie. Tę rozmowę jeszcze raz. Ale to było tak dawno temu, że lepiej to pamiętam. Dużo nie straciliśmy tą rozmowę, tylko kawałek przejścia muru. Nie muru, a mostu. Może to zabrzmi dziwnie, ale po prostu czułam, że... Komandorze, dostałam... Cieszę się. Mam jeszcze... Byłbym zaszczycony. Mój dar to prorocze słowa. Wgląd w to, kim... Przeklikamy to szybko. Widzę, że tego się da przeklikać. Proszę wspomnieć. Bardziej. Dziękuję. Dobra. Zapamiętajcie moje słowa, komandorze. Idziemy dalej. Dadzą wam siłę. No, przepraszam was za to, nie wiem, czy wykrzaczy mi się Mass Effect. Mam nadzieję, że drugi raz się nie stanie to samo, bo byłoby bardzo nieprzyjemne. Czy znowu rozmawiałeś o swojej tej Norze Hory? Nie. Rozmawiałem już. Puszczę ten shield, bo coś... Nie, Shepard biega na nim. Fajna fontanna. Nie wiem, o czym mam mówić, szczerze mówiąc. O tym niebie chyba z tym już mówiłem kiedyś. Dobrze. Fajnie to sobie zrobili to, nie? Stelele. Wernei. Drzewka i w ogóle wszystko. Nie będziemy robić wszystkich questów, jakich spotkam, znaczy napotkanych. Zrobimy tylko parę. Także te są w miarę spoko. Wymuszone powitanie. To. Właśnie o tym mówiłem, że mówią o swoich uczuciach. Mogę ci pomóc? Wiem, kto zdradził twoją tajemnicę. Masz. To wystarczająco. Zakłopotane stwierdzenie. To trudne do pojęcia. Jeśli Turianin mógł się tego dowiedzieć sam, każdy może... Septimus to prawdziwa szycha. Ale i tak miał z tym problemy. Uświadomienie. Niecierpliwa prośba. Proszę, człowieku, muszę natychmiast odejść. Na razie. Żegnaj, człowieku. Wdzięczny ton. Zrobiłeś wielką rzecz, człowieku. Upomnienie. Jestem pewien, że ziemskie plemię w jakiś sposób na tym zyska. Tak, ten Din jest bardzo spoko. Siostra Rity.
SOC z nim, badacz namierzanie sygnału, fan. Czy na transmisja. To zrobimy. Teraz jeszcze tą siostrę Elity dokończymy, a później. Zacząłem jak się zrobimy z tą questem. Teraz musimy iść do SOC. Więc chodźmy tam czym prędzej. Nie wiem, gdzie jest ta reporterka, też szczerze mówiąc. Może to samo miejsce, gdzie była, gdzie spotkaliśmy się z pierwszym razem. A później połowimy się szukaniem tego sygnału. Mam nadzieję, że się zmieścimy w jednym odcinku z tym. Też jestem pewien, czy damy radę. Akademia jest ocenie. Służba ochrony stadeli. Dobrze. Tutaj jest biura. No to idziemy tam. Zobaczymy, co się dowiemy o tej Ricie. Nie, nie o Ricie, o Jenie. A czy to mogę zhakować już? Szyfracja z wysokiego poziomu jakości. Szkoda. Zacznijmy. Jestem detektyw Czelik. Zapraszam do mojego biura. Bez obrazy, komandorze, ale co wy sobie wyobrażacie? Nie pyskuj, Czelik. Mogliście zniszczyć przykrywkę Jenny. Chcieliśmy pomóc. Domyśliłem się. Spokojnie. Wbrew pozorom, dziewczyna nic nie ryzykuje. Trzymamy rękę na pulsie. Ale i tak ją wykorzystujecie. Robota nie jest lekka, łatwa i przyjemna, więc widzę, że bardzo martwi was jej bezpieczeństwo. Myślę, że możemy pomóc. Widzę, że to część tej pracy. No to pomożecie mi czy nie? Pomogę ci, ale muszę poznać szczegóły. Próbuję wyśledzić producenta nielegalnej broni. W tym celu muszę... Jenna dostarczyła mi informację, że jeden sprzedawca jest na Cytadeli. Spotkacie gościa o imieniu Jax. Odbierzecie mody, przyniesiecie je tutaj. To wszystko, czego mi trzeba. Dlaczego tak interesuje? Mamy dostęp do najnowocześniejszych. Jak wam się wydaje, tacy kolesie dają przestępcom przewagę, a na to nie możemy... Przekonam Jaxa, żeby powiedział... Nie. Spłoszycie go i wszystkie moje tropy znikną. Gdzie znajdę tego Jaxa? Jax urzęduje na niższym poziomie rynku. Przekażę swoimi kanałami. Powodzenia, komandorze. Brzmi spoko. Więc... tam do tego dolnego rynku musimy pójść. Więc tam idźmy. Ciekawe, że właśnie myślałem, że to będzie jakiś jeden krótki kwestik, a się już to trochę ciągnie, szczerze mówiąc. Sklepy? Chyba tutaj. Gdzie jesteśmy? A, Emily Wong. Dobra, to chodźmy do Emily Wong od razu. Chociaż jesteśmy koło niej, nie będziemy jej szukać. Już myślałem, że tu ktoś z nią rozmawia, ale tu stoi ona. Ulica bardzo. Od plotek i opowieści. Jestem pewna, że maczał palce we wszystkich lokalnych ciemnych interesach. Może znaleźliście... Te dyski tego... optyczne mogą zawierać informacje, których pani szuka. Macie dane samego pięść? Proszę, komandorze. To za fatygę. Musiałeś zabić kilka istot dla tych dysków. Nie kazałam zabijać, ale macie rację. Teraz wybaczcie, ale chcę jak najszybciej. Jakiś renegacik, dobra. Ciekawe mnie, co się stało, że wybrali tą drugą opcję. Czy tą jasną, nie renegata, tylko... jakby tak się nazywa, tą drugą opcję. Idealistę. Dobra, emigrant, niego mamy kupione. I ten gość, od którego powinniśmy kupić te moduły, powinien być tutaj. Zapiszemy. To jest Jax, to jest Kroganinem. Gdzie kurwa lezie? Ma kasę? Tak. Masz mody? Pokaż mu towar. Wygląda w porządku. Pewnie, że tak. To najlepsze mody na rynku. A teraz daję kredyty. Proszę bardzo. Nie kombinujmy. Proszę bardzo. Niech się dobrze bawi.
Spierdalamy, chłopaki. Skończyliśmy tutaj. Mieliśmy zrobić. Odebrać to, oddać. Nic więcej nie od roboty. Szlop jest ten. Jak najbardziej ten sobie wyjdźmy. Ciekawe mnie, jak długo ten odcinek trwał, że on z toporem włączyłem dość niedawno. I tu mam z kim pogadać teraz? Z Helikiem, dobra. Okręgi, służba ochrony stadeli. I chodźmy do tego Helika. Ja mogę włączyć po 10 minutach, 8 gdzieś tak. Dobra. Powiedzmy, że może jeszcze zdążymy zrobić tego drugiego testa. Zresztą gdyby trwał ten. Słuchy, że macie coś dla mnie, komandorze. Oto twój ładunek, Czelik. Doskonale. To wszystko, czego potrzebuję. A może nawet więcej. Proszę, komandorze, proszę to wziąć. Mnie już się nie przyda, a wam należy się coś za wykonaną pracę. Jeśli chodzi o Jenę, dopilnuję, żeby jak najszybciej wyrwać ją z nory chory. A teraz muszę wprowadzić te mody do ewidencji dowodów. Okej, okay. Jesteśmy idealistą, jesteśmy jakiś inwentarz. Amunicja półpłaszczowa. W ogóle sobie myślę, że... I tak nie jesteś... O kurde, ile mamy tych tych. Ale to myślę ogarnę poza nagranie, tak szczerze mówiąc. Znaczy te mody, amunicje i tak dalej, to robimy sobie poza nagraniem, bez zrobione, tydzień badaczy, nagrzanie sygnałów, fan, ciemna transmisja. To wszystko. Jest ten fan, ja nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić. Jest to namierzanie sygnału, to zróbmy to. Dochodzi z korytarza wiodącego do okręgów. Dobra, czyli tak. To będzie z Fluxu. Korytarz wiodący do okręgów, tak? Dobrze. Przenieśmy się do Fluxa. Znowu. Odbijemy tego questa. Już następnym razem spotkamy się chyba przed, myślę. Nie wiem, czy. Przed statkiem, czy statku? Chyba przed, bo będę chciał jeszcze zrobić... Co się dzieje? Co tu się stało? My się znamy? Ta, o co chodzi? Doran nie miał pojęcia, co robię. Założył, że oszukiwał. Znam Dorana. Trochę ponaginałem zasady, to tylko taki mały eksperyment. No, to wcale nie. Jedynym zadaniem urządzenia jest symulowanie różnych... Z przegranymi naturalnie łatwiej. Nikt ich nie zauważa. Po co nagrywasz wyniki? A, czyli zmierzamy do set... Od 5 lat opracowuję system, który pozwalałby przewidywać zwycięstwa i porażki w kwazarze. Tak, ale nagrywam. Możesz przełazić. Jeszcze kilku zwycięstw, żeby uzupełnić algorytm. Można tak robić? To legalne? Przepraszam. Nielegalne jest korzystanie z systemu, ale ja nie chcę. Potrzebuję tylko kilku zapisanych zwycięstw. Nie, zdecydowanie nie. Jak sobie chcesz. Muszę jeszcze dokonać kilku. Co? To powiedzieliśmy, że nie chcemy przecież. Nie chcę z nim pomóc. Interesuje mnie zabawa w hazard. A co konkretnie słyszałeś? Dobrze, co my tu mieliśmy zrobić dokładnie? Z Fluxa, nagrzanie sygnału. Tutaj się dochodzi z korytarza wiodącego do okręgów. Czyli skądś tutaj. To jest ten szel cały. Ogarus przebiegu. Podobno chcą się skumać z jakimś zbuntem. Nie chcę się wyjątkowo robić tego questa z graniem. Gdzieś tutaj powinno to być, nie? Przynajmniej tak. A. Są okręgi, nie?
do fluxu. Jakiś pomysł, czy to może być? Gdzie nas prowadzą te drzwi? Prezydium. A to? Alejka. O, w alejce jeszcze nie byliśmy. Może tutaj coś jest. No jest ten... cały do Stadelia z nic możemy zrobić. No tu też nic nie ma, kurde. Patrzcie. Ciekawe. Tylko drzwi. I tutaj już jest Rachory. No wyczuwa, że nie mam pojęcia, że to może być. Tutaj gdzieś. Nie, tutaj jest to. Witaj się z sklepem Rolana. Jest dziwny ten quest, co? Jestem pewien, gdzie on mógł być. Nawet na mapie też go nie widzi, nie zaznaczonego, nie? Escape. No, no, tu nic nie ma. Tutaj coś jest. Też nic nie ma. Na mapie nic nie jest zaznaczone. Kontrolnisza. Akademia z OCE, Flux. Dolny rynek, alejka. Przydziały, dojrzanie sygnału. Korytarz wiodący do okręgu. Do okręgu, ale to jaki korytarz? Skąd dokąd ten korytarz? To jest dobre pytanie, jeszcze w sumie. Możemy sprawdzić. Tutaj, aha, stąd nie widzimy tego. On był ten port taki, nie? Muszę zobaczyć, czy tam tego nie ma. Ewentualnie. Tu byliśmy. O, tutaj. Tutaj jest? Oficer Lang. No właśnie. I tutaj... był ten korytarz. A ten korytarz też jest cenny. To jest Akademia Saca już, nie? Okręgów. Kurde, nie ma pojęcia, czy to może być. Jakieś pomysły? Tu coś może? Nic nie ma. Tu jakiś facie. Nie, tu też nie. Kompletna kichanicu. Nic nie widzę. Nie mam pojęcia, gdzie to może być, szczerze mówiąc, bo tutaj jest co? Prezydium. Do prezydium, a tu już jest winda, tak? Czy tam to na pewno nie? Do innego okręgu. Tutaj jest alejka, tu byliśmy. To jest flux. I w teorii to powinno być chyba właśnie w tym tylu, nie? Gdzieś tutaj do fluxu. O. Tu? Albo po drugiej stronie? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Nic nie ma. Jakby się zdawało, że to jest flux, nie? Tu mam namierzenie sygnału, sygnał wydaje się dochodzi z korytarza wiodącego do okręgu. Czyli stąd. Z fluxu do okręgu. Bramkarz. Walec. Może to jest jakiś klient? Jakiś... nie. Rita, z nim możemy pogadać. Coś możemy? Hej, Jenna wróciła do pracy. Cieszę się, że mógł. Spoko. To chyba dobrze. Cieszę się, że uwolnił. Znowu zgarnia wyższe napiwki niż ja. Dobra, tylko to nic nie ciekawego. Czy na to jakiś gościu mógł tu stać? To jest tylko ten Shells. Kompletnie nic miasta związanego. Wiesz, tylko w Sadeli kontrolka drzwi i to jest wariant.
Nie, nie mam pojęcia. Co to może być? A czekaj, tu jest jakiś ten. To jest jakiś znak za wykrzyknik. Czy ten wykrzyknik to nie jest przypadkiem? Szers, właśnie. Czy to czy nie to? A innego nie widzę wykrzyknika. Dobra. To ten sobie kości darujemy. Spotkamy się koło Drobandii. Jak podoba się wam film, to dajcie łapkę w górę. Komentujcie. Subskrybujcie kanał. Na razie, hej, spa.